Good work, Lieutenant. If it's reliable, the information you've brought back will give us a real edge as we plan our assault on Everon. Sir, I'm confident it will prove reliable. Excellent. Now, I want you to take a leading role in the counterattack. So first we need to assign you to a squad. There are two groups of men scattered to the northeast of here. Make your way to the crossroads out towards Arunde and gather them under your command. Then join Major Johnson near the town of Guise, which is coming under heavy fire, and help to repel the enemy forces. Yes, sir! Hej, hej wszystkim, witajcie, bitewne głodomory. Jesteśmy w kolejnej misji, gdzie wreszcie Davidem Armstrongiem dochapiemy się własnej komendy. I'm in position, but I can't see my unit. Over. Armstrong, we copy you. Alpha Squad is inbound from the north. ETA, 2 minutes. As for Bravo, well, we've lost contact with them. They last reported in from Arundi. Said they had radio problems. Suggest you send a jeep and go find them. Papa Bear, out. Jest to kolejna z misji tutorialowych, tym razem wprowadzających nas w arkana dowodzenia poprzez menu kontekstowe i numeryczne, co jest bardzo upierdliwe. Natomiast to, co zaczyna się od teraz, z jednej strony jest bardzo ciekawe, bo wreszcie jesteśmy dowódcą i daje nam pogląd na dość unikatowy rodzaj rozgrywki. Będziemy częściej nie być, prawda, na froncie per se, co stać z tyłu, na przykład zajmować jakieś wygodne, wysokie pozycje, na przykład w jakimś domostwie, przy oknie, i dowodzić resztą swoich ludzi. No, zmienia zdecydowanie dynamikę. Niestety są z tym też pewne problemy. Głównym problemem jest to, że mamy pod dowództwem AI, którego fakultety umysłowe już dość intensywnie mieliśmy honor poznać w ten lub inny sposób. Przyjemność, bynajmniej. Alpha Squad reporting for duty, sir. Wspaniale. Dołącza do nas reszta naszej drużyny. Skład. Tak, mamy tutaj pod dowództwem drużynę po prostu. Jesteśmy... To, że jesteśmy porucznikiem, to jest ciekawe, bo de facto na razie pełnimy troszeczkę rolę takiego sierżanta, tak? Na dobrą sprawę. Będziemy mieli pod sobą co? 8 osób? Łącznie z nami. To nawet nie jest... No nie jest pełna drużyna. No ale okej. Okay. Mam jednego medyka. Dwóch ateków. Machine gunnera. No i zwykłych riflemanów. No i tłumaczy nam instrukcję, jak mamy wydawać te wszystkie rozkazy, co ma się naszych Polków. No i właśnie to jest największy problem. O ile wszystkie inne dotąd misje polegały bądź co bądź na jakoby okiełznaniu skryptów, tak? Czyli to co dotąd mieliśmy w kampanii, zostało przynajmniej przetestowane przez twórców i wiedzieli, że jeżeli gdzieś AI derpiło, to na przykład no, ręcznie dopasowywali jakieś tam, prawda, ścieżki i tak dalej. Okej. Okay. I jakoś to działało dotąd. A teraz... teraz wszystko w nasze ręce. I niestety za takie cechy jak spostrzegawczość, inteligencja,
No, powiedzmy, że w skrócie SI, sztuczna inteligencja, zabrakło tego I. W przypadku naszych przyjaciół, co będzie czasami całkiem zabawne. No ale są to uroki, prawda, pierwszych ARM. Tak czy inaczej, na tamte czasy było to fenomenalne, bo chyba nie było takiej gry, która pozwalałaby nam wtedy na dowodzenie z punktu widzenia dowódcy oddziału. Nie mówię tutaj o RTS-ie, prawda, gdzie hen, wysoko w niebiesiach mamy, no, choćby na takiej mapie taktycznej, tak, mamy pogląd na całą sprawę, tylko jesteśmy jednym z żołnierzy i rozkazy możemy wydawać w stosunku do tego, co sami widzimy. Czyli nie możemy znaczy, teoretycznie możemy złapać za mapę, tak, ale nie będziemy widzieć wrogów, przeciwników, jeżeli ich sami nie zauważymy. To jest bardzo fajne, tak, że tutaj gdziekolwiek nie wskażę myszką i po prostu wezwę jednego lundka, powiem mu: ty strzelaj tam, ty idź tu, nie? Bo szkoda, że to jest tak... Mało intuicyjne. Więc tak, będziemy się tymi wszystkimi naszymi złodziakami pakować do ciężarówki, ponieważ do jeepka się nie zmieścimy. Znaczy, jak się popieści, to się wszystko zmieści, prawda? Ale nie kuśmy losu. I teraz wreszcie możemy sobie pojeździć jako pasażer i powydawać rozkazy. Że teoretycznie już mogliśmy w kilku miejscach, ale to było takie, powiedzmy, mało eleganckie. Przynajmniej do tego czasu. Więc jak tutaj sprawa wygląda? Na razie wydawanie rozkazów jest dość proste. Problematyczne zaczyna się od kolejnych misji, gdzie będziemy musieli wiele rzeczy ogarniać naraz. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. To znaczy, będziemy używać przede wszystkim dwóch, powiedzmy, rozkazów. Czyli idź ta tam i z powrotem do formacji, tak? Co jest dość proste. Z powrotem do formacji, jak już wiemy, to jest 1-1, czyli tudzież cały zaznaczenie całej drużyny, no i jedynka. A idź ta, no to zaznaczenie całej drużyny i wskazanie na mapce, tudzież paluchem, gdzie mam iść. Problem się zaczyna wtedy, kiedy trzeba, żeby oni się orientowali w sytuacji, na przykład mamy przed sobą wroga i widzimy tego wroga. Guess what? Nic nie zamierzamy z tym zrobić. Będziemy leżeć ryjem w trawie, ponieważ nasz dowódca powinien nam każdego z przeciwników ręcznie otagować i powiedzieć: luntek, możesz strzelać. No po prostu jak... Wyobraźcie sobie, że teraz mamy dowód... No po prostu tak, jakbyśmy grali z całym wiadrem Kozłowskich. To już nie są przelewki. Teraz się zaczynają schody. O mój Boże, całe wiadro Kozłowskich. Mamy dwór. Kontener. W sumie, no tak. Zaletą Kozłowskiego było to, że potrafił strzelać. I nie wywalił się, jak przebiegał po desce nawet. Przynajmniej nie w tym let's play, chociaż zdarzało mi się. Goiz. Ciekawie to czytają. Mi się zawsze goose, czy jakaś, czy gis, czy jakaś inna gęś, prawda, ciśnie na usta. Tak jest. O, no to nieważne. Było goiz, teraz jest Splash. At last, we'd almost given you up for dead. Looks like the Russians are about to make their move. Now follow me. I'll take you and your men to your positions. Jest taka ciekawostka. Jeżeli ociągamy się z wykonaniem zadania, czyli zbyt długo zajmuje nam kierowanie ludźmi, na przykład zapakowanie się do tej ciężarówki, to kiedy przyjedziemy do Goiz, to będzie już w trakcie ataku i
nie będziemy mieli czasu na rozstawianie się. Praktycznie przybiegamy i strzelamy. No co ma swoje zalety. Aczkolwiek, no jak widzicie, nie mamy się specjalnie gdzie rozstawić. Tutaj teoretycznie ta linia obrony no jest jaka jest. Lepsze nie wymyślili. Recon reports a BMP escort. Lieutenant, you'll lead the defense on this flank. I'll be on the other side. Super. No to możemy zaczynać rozstawiać naszych lundków. Tak jest. Niestety mamy tutaj dość nieprzyjemną sytuację, gdyż mamy tylko worki z piaskiem, za którymi oni nie mają praktycznie żadnej osłony. Znaczy, o co mi chodzi? Pomyślałby ktoś, że worek z piaskiem dobra osłona. Otóż nie. Najlepszą osłoną w Operation Flashpoint jest niebycie wykrytym. Ponieważ nawet worek z piaskiem działa dość taki grecko-dualny, dychotomiczny sposób. Binarny, chciałoby się rzec. To znaczy, albo się za nim jest, znaczy ryjem w trawie, prawda, jajami w szuwarach, czy jak chcemy to nazwać, i wtedy to działa, bo nas nie widać, ale albo wstaniemy za tego worka z piaskiem i nas widać, a ponieważ i tak przeciwnik celuje w centralną masę, to i tak wszyscy umierają, więc jest beznadziejne, chyba że przeciwnik jest poniżej, no to inna sprawa. Tak. Dlatego generalnie no, tutaj musimy się schować za tymi workami z piaskiem, bo taki jest prikaz tej misji. Zapiszmy sobie na wszelki wypadek, żeby tego nie powtarzać. Możemy się jeszcze skitać w domku, ale to już nie było. Ojej, już jest późno, to mi się ziewa. Wybaczcie. Do czego zmierzam? No patrzcie, ci nasi Janusze leżą tam sobie jak totalne lebiegi. A jeżeli wstaną za tych worków z piaskiem, za tych murków, no to praktycznie są dead. Nie wiem dlaczego, ale taka logika. Niestety większość osłon działa dość lipnie. Chyba, że tak jak mówię, mamy przewagę wysokości, możemy strzelać w dół. To są akurat nasi sojusznicy, którzy for some fucking reason byli w idealnej osłonie, ale postanowili pobiec i dać się zabić. AI, tak? Genialne. I nasi towarzysze też nie grzeszą rozumem. Niby są gotowi. Na razie tyle dobrze, że nie rzucają się na przypał. Spróbujmy to. O, ktoś sobie idzie, pyk, pyk. Ten ściągnięty. Oj. O, no i no właśnie. To tyle względem widoczności. Możemy wczytać. O mój Boże. Tak to bywa, widzicie. Kucamy sobie za oknem i tak dalej i nagle hen gdzieś tam zhaszczy. Akurat nas przyuważyli, a ja nawet nikogo nie widziałem. No ale dobra, to jak widzicie osłona najlepsza, to będą tutejsze krzaki jednak. Zaczajmy się w nich, bo kiedy jesteśmy niewidzialni, to jest o wiele lepsze niż bycie widzialnym tylko z kawałkiem murka między sobą. I po co oni tam poszli? I have no fucking idea. Oh really? No i już nasi zaczęli ginąć. Kolejny zginął. W jaki sposób? No fucking idea. No po prostu siedzą i się dają zabić. Mogliby otworzyć ogień. Otworzycie okień? Nie, jesteście zbyt
Dobra, to sobie leżcie. Znaczy, generalnie leżcie, tak? Bo jeszcze się jakaś buba wam zrobi, przytrafi się coś. A tak to nawet, jeżeli nie umrzecie, to to do wesela się zagoi. Leżcie tam sobie, spokojnie. Wasz oficer postrzela, uratuje wam dupkę. Ważne, żeby przeżyli, żebyśmy my przeżyli do kolejnej misji, gdzie nie będziemy musieli jak debile, no właśnie, siedzieć, prawda, za zwołami worków z piaskiem. Najmniej skuteczne zasłony w grze. Paradoksalnie. No dobra, no i to by było na tyle. Co żeśmy zabili? A, dwóch żołnierzy, no i straciliśmy dwóch żołnierzy, czyli w taki fair trade. No dzięki.